dobra, żebym ja tutaj znalazł. Jezus, o co to już jest chore fantazje, po prostu są tu realizowane na moich oczach. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tu jest dmuchanie. Nie dmuchaj. Nie dmuchaj. Nie dmuchaj. You son of a... Nie dmuchaj, nie dmuchaj, nie dmuchaj. Bo ten sobie skrył, czajcie? Śmieszka, heheszka. No niezły, wariacik. Dobra, najpierw odblokujmy. Może najpierw idźmy w prawo. Czekajcie, czekajcie. O, udało się. I am the best, bro. Dobra. Fajne są te etapy, takie bardzo ciekawe. Znajdźka tylko. Notatka z pierwszego piętra. Panie Franki, zauważyłem pańską reklamę wylagania. Mam specjalne zlecenie dla kogoś z pańskiego ciała. Wyślę panu w szczegóły faksem. Można grać? Nie, nie mogę na to wejść. Możemy tylko na takie małe drobineczki wchodzić. Nie, weź nie dmuchaj, nie dmuchaj, no weź nie dmuchaj. Okay. Kim wy jesteście w ogóle? To moje urojenia? Nie wziąłem tabletek? Chyba nie wziąłem tabletek. O, jak słodko. Jak poloneza kiedyś się tańczyło na studniówce. No tak, bo tutaj ktoś inny miał być. No tak. No tak. No oczywiście, że tego akurat modelu tutaj nie ma. Czekaj, tobie chodzi o ten czy o ten? Czekajcie, czy ja mogę to podnosić? Nie, no nie ma tego modela. No tak, oczywiście, że muszę tam podejść. Wyglądasz na skołowanego. Co ty masz na twarzy? Oh dear, David. Lydia is in this weird... To jest Lydia, jego córka, jak dobrze rozumiem. Ja pierdzielę. It's the dead boy that you find the most... Ja pierdzielę, o co tu chodzi, ta gra jest naprawdę, naprawdę mroczna. Wszystkie kartki zostały wyrazy, za tylko jedna. Drogi pamiętniku, moje ostatnie przyjęcie urodzinowe było 4 lata temu. Chyba tata przestał je lubić. Drogi pamiętniku, mama zniknęła, tata mówi, że wyszła i nie wróciła. Zabrał mi chodzić, co drogi pamiętniku, dlaczego? Drogi pamiętniku, mama się nadal nie ma, tata mówi, że jest coś nie tak z moją twarzą, że będę musiał pomóc. Tata... O ja pierdziele! Jezu, co ten koleś? On ma nasrane we łbie. Ciekawe, bo to jest podpowiedź, to jest ewidentna podpowiedź dla nas. Ona się tu schowała? O, no, 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 mnie tutaj nie ma, mnie tutaj nie ma. Zastanawiam się, gdzie jest ten ukryty dla nas znak. Ty, ona nam miała dziurę po prostu w twarzy. Holy shit. To jest zamknięte. No czuję się jak w prawdziwych horrorach, a ten horror mnie do tego nie przyzwyczaił, że wszystko jest zamknięte. Znaczy jest zamknięty na początku, ale później wszystko otwieramy. No dobra. Jest tu coś? Nie. Tu coś jest? Nie. O, małpa znowu. Małpa mówi. Taki raper jest. O, jest świeca, gdyby nam ktoś miał zamiar zniknąć. List Antoniego. Anna, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś chciała spotkać się z moim prowadzeniem. Spójrz na kolację wystawić. O Jezu, co ten Antoni? Anna to była jego żona. Nie, nie, przestań, przestań, przestań. Przestań! O ja pierdzielę! Błagam, zostaw mnie! No dlaczego mi to robicie? Holy shit, oh fuck, I am dead. Łapka w górę.
Czy małpy mnie zdradzają? Małpy to jednak bredne zwierzęta. Nie, ta małpa... No, dobra, to jest tu. Nie, nie chcę coming for you. Gdzie jest druga małpa? Jezu, ona jeszcze szepcze sobie pod noskiem. Wiecie, że ja tu poszedłem na pałę? Aha, bo to jest nowy wymiar, okej. O Jezu, jak się zmienił ten. To jest tutaj? A ja nie znalazłem tego. Nie chcę tam iść, ale pójdę. Ta gra jest naprawdę... Nie ma tu nic. Ale tam to było zamknięte, prawda? Więc i tak muszę tam wrócić. Jeszcze się cieszy, no. A tam coś było jeszcze poza tym? Aha, bo ja miałem klucz, ale co ten klucz dawał? Cholera wie. Tam bym musiał wrócić. No dlaczego ona tak szepcze? Oh shit! Oh shit! Zatnij się tam. No weź się i zatnij tam. Wycofuję się chyba. O Boże, goni mnie dziewczynka z dziurą zamiast twarzy. To cud, że udało mi się ogólnie tu dobrze przebiec. Idź sobie, proszę. Jestem, nie powiem gdzie i w czym. Muszę ją jakoś wyminąć, ale jak? O, jest źle. Chociaż może się uda? Gdzie nam poszła? Są nowe zabawki, by the way. Są nowe zabawki, by the way. Tak, zatytułuj swój pierwszy single, wiesz? I coming for you. Może wtedy ci się uda osiągnąć sukces. Bo modelką już z taką buzią nie zostaniesz. O ja pierdziele. Błagam, nie graj. Nie no, ten etap jest poroniony, naprawdę. Udało się. To był ten checkpoint. Ona się bała tu wejść, nie wiem dlaczego. Może przy światło? Błagam, nie idź do mnie. Gdzie jest małpa grająca? Chodzi o to, że tam może coś jeszcze być. Czejcie bazę. Tam jest. Tu coś jest? Zrobiłem tą do rondo jej. A, bo ta małpa grała wtedy. O, tu są kredki! Kredki! Klucz! Do szuflady? No to fajnie, że nie wiem jakiej szuflady, nie? O! To jest pierwsze piętro, a na drugim był śrubokręt. Krętek.
Nie wiem, czy tam coś jest, ale tak się boję tam iść. Błagam. Dźwięki on przyciąga. Dobra, poszłam znowu tam. O ja pierdzie. Błagam, żeby te drzwi były otwarte, bo się popłaczę. Popłaczę się. Dobra, udało się, chodź, siedź. Serio, przyszedłem tu po rysunek. Rysunek, kurwa. No naprawdę nic. Rysunek? Serio? Rysunek? Tak? Była w tym. Dobra, czaję bazę. Tu coś jest? I'm coming for you. Kolejne drzwi są. I'm coming for you. Co to za drzwi? O, skrót! Ale pokczamp! No dobra, czy ja wszystko tu ogarnąłem na tym etapie, czy nie? Poczekajcie, bo wydaje mi się, że ja już ogarnąłem wszystko, co mogłem. Zdobyłem też klucz z szufladą. On chyba mówił, że... Fuck you. Tu. Bo tam chyba w połowie coś mamy, nie? Ale nie znalazłem kawałka drewna, który by pasował tutaj. Nie znalazłem tego kawałka drewna. To jest zamknięte? No to beka. Gdzie jest mopa? Czy ty masz w ręku? Nie, no błagam! Dobra, boję się światła. Gdzie idziesz? I'm coming for you. W drugą stronę, okej. I'm coming for you. Dobra, żebym ja tutaj znalazł... Jezus, o co to już jest chore fantazje. Po prostu są tu realizowane na moich oczach. No tego nie można otwierać, to był tylko rysunek. Ale to było dziwne, że tylko te rysunek był, nie? Przyrzekam, że poza tym rysunkiem tutaj nie powiem, co było, w co i gdzie i gdzie. Fragment układanki. Ty biegniesz tędy? No tak. Według źródeł uczonych w tajemnicy kawałek, rabin z 17-wiecznego miasta Chełm skutecznie otworzył instrukcje zawarte w świętych tekstach psalmów i stworzył gniętego sługę. Choć nie byłem najbliższym automatonem, istota pilnie wykonywała wszystkie polecenia swojego twórcy, jak długo zgadzał się one z... Nawet nie mówcie, że tutaj będzie jeszcze jakiś golem. Tutaj worek trzeba założyć. Okej, okay, no to jedna... O. No. Egit. Bo ja na górę jeszcze nie poszedłem, widzę. No to mamy dylemacik. A da się przejść z drugiej strony? Czy ty dmuchasz? Ty dmuchasz?
A ja nie mam go... Oju... No dobra, ale poczekajcie. Worek jest tylko jeden. Czy musimy iść tak na górę? No dobra, szukamy worka. No tak, dlatego było zaznaczone raz, że my mamy tylko jeden worek, siemanko. Tu coś jest? On mówił, że tu jest. Zamknięte? Warto się upewnić dwa razy. A, i tu jest worek. Okej, czyli muszę zasuwać na dół. Tak. Nie, nie muszę, bo tu jest... Poczekajcie. Okej, muszę. Czyli musimy zabrać mu worek i spróbować na górze zrobić drugi worek, ukraść drugi worek i wrócić tutaj. Okej. Jasne jak słońce. Zaskakująco przyjemny horror, naprawdę. Co tym razem? Uczniowie nie zostali na noc, jak ustaliliśmy. Myślę, że rodzice coś powiedzieli, że powiedzenie węższe w sprawie chłopca. Prawdopodobnie będziemy mogli zrobić wszystko, zanim zacznie. Psychone. Mały artysta. Aha! Aha! A skąd mam worek wytrzasnąć drugi? O, już wiem. Pokrzęp. Bardzo przemyślany. Nice. A dawaj. Znaczy wszystko jak spłatka. Bardzo satysfakcjonujące jest rozwiązywanie tych łamigłówek. O, tu jest ciemno, to widzę. O, jest worek. Yeah. Oddaj. Coś... No dobra, ale gdzie jest kurczycz ten? Na drugim piętrze miał być tunduru. Sztuczna ręka. Manekin z niebieską dłonią? To jest kamera? Jest, okej. Musimy przesłuchać jedną kasetę, widzowie. O, słuchaj, zostawiłem ci klucz obok następnego, że szyb znajduje się za mannequin z niebieską dłonią. Powodzenia. Okej, okay. Czy tu jest ucieczka? Czyli musimy znaleźć tylko wkręt. Czemu to otworzyć, czy stąd spieprzyć? Jezu, to pies czeka! O mój Boże! Jak ja... Dobra, kurczę, ile wszystko naraz, psy, jakieś stwory. O Boże, o matko. David woke up in the late evening and decided to visit his friend. Co to jest Tom? Kto to jest Tom? Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. Serio na podwórko? Dobra. O, a co to jest to? Drabina. No nie wiem po co ta drabina, ale okej. He always sneaked out through the kitchen window. Albo czekajcie, przesłuchajmy. Jezu, tu szczekanie psa, tutaj coś wali, tutaj coś tłucze. David didn't want to ask his mother for permission. He knew she wouldn't let him go. On mówił o oknie w kuchni? Ty widzę, bo ja nie pamiętam co tu było gadane. Ja pamiętałem, że tu było jakieś okno, ale to jest... Nie. Szkoda, że nie można tabem podświetlić informacji o misji, co? Ja pamiętam, że coś było... W sensie tędy? Gdzie ja jestem? Nie, no ja tam miałem ucieczkę, więc...
Ja nie chciałem. No nie wiedziałem, co znaczy wykonanie tamtego czegoś. No i koniec questa. Nie uciekniemy według wskazówek kolegi. Bo przyszliśmy chyba dalej. Ja twierdzę, że mięso może zawierać określone metafizyczne właściwości w odniesieniu do ósmego domu astralnego, odpowiadającego większej i mniejszej śmierci oraz konstelacji skorpiona. Jednakże nawet śmierć zachować należy esencję życia, stąd zaś obowiązek odpowiedniego zachowania archa w tym wypadku ciała. Ja nie chcę złego zakończenia, widzowie. I dlaczego tu jest tyle mebli? Może coś znajdę jeszcze. Teraz ja będę się bawić z nim, tak? Nie no, świetnie. Andy, mógłbyś pomóc. A, bo tutaj coś lata. Mogę się cofnąć do tamtego questa, proszę. Dalej moje przeciwko ku dalszej części pomieszczeń, zaczekajcie tam, bo wkrótce celowo. Okej, jestem martwy. Missing person. Czy tutaj też są dmuchający, czy nie? Ile ty masz za liczbę? Aha, no tak. Trochę dużo tych plakatów, co? Nie mam tego. Nie mam worka. Znowu ty? Pomogłem ci. Nie mogę tu nic zrobić. Mogę w górę? A po co była mi ta sztuczna ręka w ogóle? Nie mam pojęcia. A. Kogo? O, teraz ona. To ona. Ale powoli idzie. Krzesło na co? No, no świetnie po prostu. Nie wiem, gdzie ona jest. Dużo manekinów, które nam pomogą. Zamknięte, prawda? Oczywiście, że zamknięte. To był gdzieś dmuchawiec. Gdzie ona jest? Słyszę, jak tupu robi. Otworzyła nam drzwi swoją drogą. Gdzie ona jest? Tam. O, ładna jesteś. A ja ci pomogłem. Ostatni raz ci pomogłem. Pomagasz kobiecie, a widzicie, jak to się kończy. O, tu jest kaszanie. No i co więcej? Tak jak się dzieje? Podniosłem krzesło, na pewno mam krzesło. Ale ona powoli idzie. Tutaj byłem, nic nie było, pamiętacie? Worka też nie znalazłem. No dobra, trzeba z tym wyjść. A co mi jest krzesło? Drzwiam na worek. Gdzie jest koleś z workiem? Jesteś tutaj. Musimy worek znaleźć. Worek? Krzesło? Tu jest. Nie mogę podnieść worka, no! To nie ten worek. Cześć, to ty? Okej, wolna jesteś. Czyli to tu jeszcze musi być. Jeszcze jest worek. I gdzieś jest po to krzesło potrzebne. Tylko gdzie? I nie możemy dać sobie zdmuchnąć przy okazji, żeby było zabawniej. Żeby nie było zbyt łatwo, prawda? A była opcja skończenia gry, to nie. Musiałem być ciekawski. O. O, nice. Gdzie jesteś? Gdzie ona jest? Tu? Jak ona chodzi? Będzie tam? Idź tam. No, idź tam jeszcze kawałek. Okej, okay, nice. A będzie tak drzwi zamknął przed nosem. Ale w sumie on potrafi się otwierać. Dobra, ale po co mi krzesło tak w ogóle? Strzałka.
strzałka. Ooo, strych! David, oh, we're having so much fun. You're so obedient and polite. Oh, I think you deserve. Chyba nie było. But before that, I have one more request for you. Chyba nie było. Znowu to pudełko, by the way. Enter this box. If you do, I might think. Czyżbyśmy mieli jeszcze dobre zakończenie? Szkoda, że ukrytego się nie udało zrobić. Ale to już po herbacie, co? A nie mogę open, no. Pogadasz. Nie, no przecież to samobójstwo jest, no. Mogę tu jeszcze coś zrobić innego? To jest bez sensu, no. Aj tam. Nie chciałem tego robić. Well done, David. I have to get you all ready for the meeting. To wszystko na nic. I would be a very selfish man. No jest martwy. Wszystko przez. Mogłem zejść na dół, miałem drugi worek, wszystko było przygotowane, wystarczyło. Krzyczenie coś da, myślicie? Pewnie nic. Znaczy, co by dałoby tu krzyczenie w tej sytuacji? Chociaż tak nie mam chyba nic do stracenia. Try me. No to. No świetnie. Szkoda, widzowie. Ale mam taki. Nie jestem zadowolony. David. Nie wiem kim. No, ładowanie. A teraz to gdzie ja jestem? Wygląda jak moje ten. Jak moje, mój dom. Ale te skały są dziwne. Nie mogę shiftować. Mogę co najwyżej sobie poglądać panoramę, drzewa, oświetlenie. David sneaked out of the house to see his friend. Okej, czy wróciliśmy do przeszłości. Mhm, na pewno wszędzie tak wyglądają podwórka. Wszędzie. He had to take only a few steps through the rock bridge. No nie wiem, czy przycisnąć. To jest dobre określenie w tym wypadku. Że ten narrator jest większy. Suddenly, he heard a voice. Excuse me. Stranger turned his head towards David and said, "Do you know where house number 7 is?" David didn't reply and just stared at the man. He couldn't say anything. Oh, don't be afraid. I'm the friend of your parents. Of course. Oh, yeah. Maybe sure, we can go together, said the man. David wanted to run away, but suddenly someone grabbed him. Każde dziecko wyłamuje się. Czy to nie koniec frajdy, co? Mhm, jeszcze będziemy się bawić. I love her. Mam plecak? Rura. Nie mam świec. To jeszcze nie koniec wesołego cyrku. Teodor, zapiekaj się moim mam przecież. To powinno odrobić zobaczyć w swoim stylu. Niech się trochę rozwiedzi. Twoja krew nawet jakby.
Nawet jak mały w jakiś sposób cień, to wątpię, aby zeszedł jako raczej nie zdać sobie z tego, gdzie mieszka. Coming to the carnival! Nie no, chwiejmy stąd po prostu. Nie ma czasu. A to ty od tego jesteś, wiem co? Playroom? Oko, oko, oko. Czekajcie, kto się podnosił? Tata mi pomagał, udało się sprawić, aby przygotowywał dalej. Nie mogę dużo pracować w swoim domu. O mój Boże, co to jest w ogóle? O, łapka w górę. Straciła głowę dla tej gry. Mnie bawi, okej? Okay? Zamknięte. Funhouse. Jeszcze krwawi. A mnie zabije to na 100%. Tu mam jeszcze ten, ale jak uruchomi... Potrzebowałem rury. Potrzebuję rury, żeby uruchomić. Może się uda jeszcze uciec? Ups. A, musimy zakręcić, tak, bo woda. Co? Jak to jest impossible? Ja nie odkręciłem tego? Jeszcze raz. Czy raczył pan już sobie pójść, czy pan po prostu wraca? Chyba, że ja mam coś z tym kościem zrobić, żeby krew przestała mu lecieć. Poczekajcie. Chyba jednak. Nie wiem. Wracamy jednak. Znowu wrócił? No okej. Widzę, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. To jeszcze nie koniec naszego wesołego miasteczka. Słuchajcie, może się uda rozwiązać to. W następnym odcinku widzimy się jutro, wieczorem, do następnego. Yo.